Cześć wszystkim, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z naszego challenge'u pokoleniowego. No i cóż, jesteśmy jak zwykle w tym samym momencie, na którym skończyliśmy, więc nic ciekawego się nie dzieje, ponieważ urodziliśmy dopiero co Adrianka i nasz Grzegorz został w domu, żeby się nim opiekować, a Elenka poszła do pracy. Tak właśnie było. Jeśli możecie zauważyć, mam nadzieję, że możecie zauważyć, że trochę podniosłam jakość grafiki w ustawieniach. Jest ona teraz wysoka. Gdzie to jest? Tu. O, właśnie tu. Po prostu wybrałam w tych opcjach i w sumie, jak tak patrzę, no nic się nie zacina na razie. Jest ok i mam nadzieję, że też jakość obrazu jest lepsza. Dajcie znać w komentarzach, bo ja na przykład widzę różnicę. Powiem szczerze, że jak weszłam do gry, to tak trochę jakby mi się oczy pojaśniały. Zawsze grałam na tych średnich ustawieniach, a teraz po prostu normalnie magia. Wiem, że jeszcze nie jest idealnie, ale i tak ja widzę różnicę i mam nadzieję, że wy również i że będzie się to teraz przyjemniej oglądało. I że oczywiście mój komputer pozwoli mi dalej grać na takich ustawieniach, bo to różnie bywa. Tak, Grzegorz. Grzegorz powinien być magikiem, jakby tylko doszedł dodatek z magicznymi stworzeniami. Czy nasz Adrian niczego nie potrzebuje? Pobawmy się z nim. Aha, i włączyłam też tutaj pragnienia, żebyśmy sobie nabijali punkty szczęścia życiowego. O nie, my mamy urodziny. Kurczaki, on ma już dzisiaj urodziny i nie wiem, czy on może teraz iść spać i zrobić te urodziny jutro, czy po prostu muszę mu teraz torta zrobić. No, co do tych punktów, to właśnie im włączyłam pragnienia, żeby sobie mogli zbierać więcej tych punktów. I coś będziemy im kupować, bo się na pewno przydadzą w przyszłości. No, jak słodko. Może weź go ukołysz do snu. Bo już jest w sumie późno. A on jutro już będzie chyba małym dzieckiem z tego, co ustawiałam w swoich tych. Grzegorz, idź spać. Jesteś szalony, może nie zauważysz, że miałeś urodziny. Nie chce mi się robić znowu w nocy torta. Alenka wraca dopiero o 23. O, właśnie. Tak, ja chciałam, żebyś ty była muzykiem. Co ty byś chciała? Flirtuj i poznaj Sima, tak. Idź spać, idź spać i nie wydziwiaj. Święto zbiorów. Świetnie, powinniśmy sobie w ogóle kupić ten kartonik. Stać nas na kartonik, chyba. Świąteczne gnoby, gnomy. O! A właśnie zastanawiałam, gdzie są. Grzegorz, jesteś na tyle szalony, że... Nie, nie kopaj go. Nie kopaj go. Daj mu ciasto owocowe. Dobra, jest głodny, matka musi się wyspać, tak? O której ona w ogóle teraz pracuje? Od 14 do 20 i potrzebuje drugiego poziomu gry na pianinie? Abyście jej chociaż dali to pianino. Oni chcą obydwoje ze sobą, Barabara. I co zrobiłeś? Błagaj o wybaczenie. I niech ci naprawi ten zlew. No. Teraz go kopnij. Nie, żartuję. Idź, zmyj kałużę. Lenka, jesteś głodna. I chcę ci siku. Jesteś brudna i wszystko naraz po prostu. Weź prysznic. O nie, nowe gnomy. Nie całuj jej teraz, zobacz, przyszły nowe gnomy. Obdaruj teraz może kawą. O, tu mamy nasionka.
Niestety nie mamy żadnego ogrodnika w domu. Co ty tu masz? Och, udało nam się, po prostu niesamowite. Co to jest? Anioł morski. Zawieś na ścianie. Idź sprzątnij wszystko. Co się stało? Nie możesz umyć tych naczyń? Co to jest? Wyrzuć to. Co to jest? Na Boga. Nie mam pojęcia. Pogaśmy sobie anioła morskiego, bo jeszcze go nie mamy. Nie da się tego sprzedać taką. Muszę wystawić. Grzegorzu, weź ozdób tego doma. Dobra. Ojej, a ty co? Może jak z nimi pośpiewasz, to... To ci się zaliczy, gnom? Zostaw śmieci. Grzesiek, ogarnij. Aha, miałem jej fortepian kupić. Cię nie będę... No, aha. Toście pośpiewali. Jesteście zbagowani, nie słychać was. Co ty w ogóle masz? Aha, ty masz ten swój strój, a ty troszkę przytyłaś. Chyba. Nie mam pojęcia. O nie! I nie zdążyłam. O, Grzegorz, możesz się spodziewać prezentu od Simku Roxana, co ty masz na sobie? O nie, patrzcie. Jednak, mimo że jest szalony... Mimo że jest szalony, jest mu przykro, że zapomnieliśmy o jego urodzinach. W nagrodę zrobi tutaj Lenka wystawną kulację i pójdziecie na Barabara. No my się, popatrzymy. Nie. Niezbyt. Niezbyt. Chyba się rozmyślił. Idź porozmawiaj z synem. Będziesz miał z nim dobre relacje. O, akurat patrz, się popłakał. Boże, poszedłeś do niego goły. A ty zrób tą kalację. Tu jakąś siłownię byś mogła pójść. Ten brzuszek ci został po ciąży, nie ma co. Dobra, starczy nam na fortepian, jak to wszystko sprzedam. Zawołaj na wystawny posiłek. Mogliśmy chociaż zaprosić tam Karolinę. Znaczy, Boże, Roxanę. Źródło. Neutralne relacje z wyluzowanym rodzicem, okej. Okay. Czy nasze dziecko nie powinno mieć dzisiaj urodzin? Było jakieś powiadomienie? Mamy trochę tych pieniędzy, nie powiem, że nie, może by się coś udało jeszcze zmienić w domu. Tak, nie masz pieniędzy, już wydała na głupoty. Nie. Innym razem. Lena, deszczowy muzyku. O, napisz melodyjkę reklamową. To od razu trochę hajsu wpadnie. Chodź. No. Dajesz, dajesz. Nie ma co. A ty? Się znowu bawisz w deszczu. Świetnie po prostu. Ty idź na ryby. Moi Simowie są po prostu niezwyciężeni. Deszcz czy nie deszcz, oni się nie boją. Niczego się nie boją. To nie powstrzyma ich przed rozwijaniem pasji. Gdzie jest to owisko? Malwina Nowak też się deszczu nie boi. Zrobiła jakieś jedzonko. Pieczone ziemniaczki. Pieczone ziemniaczki. O, proszę bardzo. Proszę bardzo. Idź na ryby. Dobrze piekłam? Dobrze piekłam. No, idź na ryby. Biedna Lenka, nieprzyjemnie mokra. Trudno, napisz jeszcze jedną melodyjkę reklamową. Musisz tutaj nawijać punkty. Matka poszła zarabiać hajsy, to... Jezu, te gnomy oszalały. Nie? O, Adrian ma urodziny, ależ ten czas leci. Spoko, że se można w ogóle dziecko zostawić samo w domu, takie małe. Iść na drugą stronę osiedla.
Roxana chce przyjść, no chodź, zajmiesz się bratem. Dzięks. No blech, blech, blech. Dobra, córeczka, dobra, idzie do braciszka? No pewnie. Nie, idzie po książkę. No. A kiedy weźmiesz ślub z Januszem? A nie mogę jej jakoś nakłonić do małżeństwa? Czemu ja nie znam jej partnera? Śpiewa o święcie zbiorów. Słyszę, że dziecko płacze, słyszę, no ale... Olenka wróciła z pracy, super. O, chodź tutaj też. O, romantyczne. O, ty możesz zapytać, czy jest w związku. Przyjazne. Też się możesz podzielić nastrojem. Obejmij ją. Spotykam się z kimś. Cały czas się spotykasz. Może byście tak się zaręczyli, czy coś? A, frygżnej. Tylko gnomy nam się nie zaliczą. Chodź, ty też wyraź dziękczynienie. Wiecie, ja jeszcze tak za bardzo nie umiem w te święta wszystkie tutaj. A skoro jest z nami Roxana, to może zrobimy urodziny. Wielki kiciuś. Postarzmy. To byś tylko te gnomy nie zaliczyły, no. Ojej, jak on śmiesznie wygląda! Ojej! Aniołek. On wygląda jak aniołek. już chce iść robić bałagan. A to ci łobuz. Czekajcie. Boże święty, co tu się dzieje? Ja jej kupię jednego gnoma. Takiego na przykład. Nie jest na szczęście drogi. I obdarujmy go... nie wiem, kawą. Zostaw na razie małego. Pokaż go. Oho. Ach, jaki słodziak. Idź sobie układaj kształty na razie. Udało ci się. Jej, super. No i git. A ja chciałam zobaczyć u niej. Ona też ma urodziny. O nie, dobra, rób torta. Jezus Mario. Nie będę miała kolejnego. Dzisiaj tutaj się dzieje po prostu jeden wielki chaos. Zobaczcie, co tu się dzieje w tym domu. Ile nasion. Grzesiu. Chodźcie razem się pobawcie. Synek ci dorósł. Aha, ty idziesz spać. No świetnie po prostu, doskonale. Co to za jakieś głupie powiadomienie, jakie dopiero zaczynam? W ogóle to mamy okazję się mu przyjrzeć trochę, więc zjedźmy niżej na tabie i zobaczmy, jak on dokładnie wygląda. Nie no, po prostu... Pokażesz nam ryło swe? Czy pokażesz nam swe ryło? Chyba najprościej będzie zobaczyć go w kasie. I to też uczynię za moment. Tylko... aha. Lena? Miałaś zrobić torta. No patrzcie ją, no. Dziecko w ogóle zostawili. Dziecko też jest śpiące. Moi drodzy, ogarnijcie się trochę. Jesteście strasznie patologiczno-chaotyczną rodziną. Co, gnomy ci przeszkadzają? O, na takich świętach to można ładnie zarobić. Ja się nie pogniewam. Proszę. Dokończ tort. Super, nasz syn umie myśleć. Gratulacje. Zostaw te klocki, czy ty rozumiesz? Ty zostaw dziecko. Ojciec poszedł do dziecka.
Usiądź se tu. Środek nocy, a ja tutaj walczę. Chodź szybko tutaj, Grzegorz. Znowu opóźnienie. Nie no, ona ma po prostu duże biodra, tak tylko w tym sweterku wydawało mi się, że ma duży brzuch. A to tylko biodra. Bioderka. Bioderka, lenka. I dupa. Dupa, dupa rośnie. Od tych wszystkich ciast. No patrzcie, jaką mam dupę wielką, szeroką. Gratulacje, Lenka, jesteś dorosłą simeczką. Może jeszcze się postaracie o dziecko, bo w sumie to macie ile dni? 29 aż, więc... Tak, i teraz możecie iść wszyscy spać, pozwalam wam. Nawet nie musicie tego jeść. Dobranoc. Dobranoc wszystkim. I proszę, jak nam pięknie wpadło 500 punktów. Zobaczmy, co w ogóle już mamy tutaj do wyboru w tych nagrodach. Oprócz tych eliksirów. Tych eliksirów nie lubię, ale lubię cechy. Fajnie mieć właśnie dodatkowe cechy. Na pewno bym się sprzedał oszczędny. Ale... O, jest płodny za 3000. Co wy na to? Spróbujemy, żeby nasze pierwsze pokolenia były takie płodne. Płodne pokolenia. Ja jak coś powiem, to coś powiem. Dobrze. Biegnij do kibelka. Już biegnij. W ogóle ciągle pada. Czy ty dzisiaj pracujesz? Pracujesz jeszcze dzisiaj. No może ci się uda jeszcze wybić ten poziom, więc no niestety musisz jeszcze na deszczu popracować. Grzesiu jest taki pocieszny. Uwielbiam tego Sima. Naprawdę będzie mi szkoda się z nimi rozstawać później. Słodki aniołeczek. Uda ci się coś sprzedać? Chyba nie. Myślę, że to nie ma większego sensu, więc niech ona najlepiej ćwiczy. Po prostu. O, sprzedała! Okej. No, patrzcie. I potem... Nie, Grzesiu, proszę! Tak, wbij proszę ten punkt, żebyś już dzisiaj dostała ten awans. A potem napisz jeszcze jedną melodyjkę, skoro... Jednak coś się udaje nam? Dasz radę, kochana! To dzieciaczki są przesłodkie! Co tam? Naruszona prywatność. Kto ci się nagle nachodzi? Chyba listonosz. No, troszkę to nam potrwa, ale... O, sprzedała swoją melodykę. Świetnie, Lenka. Troszkę nam podremontuje dom po tym odcinku i będzie fajnie. Cieszy mnie to bardzo. Dobrze, kochany, ty jesteś najedzony, wysiusiany, to masz tutaj, patrz, co mam dla ciebie. Rysuj z lamą. Co tam, Grzegorz, dostałeś? Oj, nie to miałam kliknąć. A tu nie jest napisane, co dostałeś, masz w wyposażeniu? Książkę dostałeś? Czy rybę? Książkę czy rybę? Grzegorz to taki mul książkowy, ja widzę. Oglądaj zabawne miny. Ojej. Przyjazne. Opowiedz historię. Przyjazne. Czytaj książkę dla małych dzieci. A ty żresz znowu. Ty powinieneś iść na ryby. Tylko weź się najpierw ogarnij. Ja ci przypominam, że my żyjemy z tego, co złowisz też między innymi. Więc zostaw dziecko i idź. Już wam trochę posprzątam, bo syf robicie w tym domu. Jakieś herbatniczki, kurde mele. Co? Zwariowałaś? Do granitowych kaskad mam jechać specjalnie, żeby się z tobą spotkać? Ogarnij się, laska. Co ty tam robisz? Tak, jak zbierzesz wszystko, to idź łowić na to. Bo ja tutaj próbuję właśnie im spełniać te pragnienia. Chrystusie niebieski, co to jest? No lekko creepy.
Ten make-up, ta fryzura. What the hell? Zaraz ma zostać wyemitowana reklama wiertarki elektrycznej z piosenką, którą skomponowała Lena, gdy nagle zauważa, że reklama dezodorantu dla kobiet wykorzystuje bardzo podobną melodię. Co gorsza, Lena nie może sobie przypomnieć, czy słyszała ją przed czy po tym, jak napisała swój kawałek. Lena może zawiadomić klienta albo liczyć na to, że nikt niczego nie zauważy. O-o. Temu nie ma zignoruj. No ostrzeż go, nie bądź taka. Wiedziałam, że tak będzie. Kurczaki, wiedziałam, że tak będzie. No i nie będzie awansu. Pewnie. Ciekawe, jakie to ryby się łowią na jabłuszka i na grzyby. Musisz wracać do dziecka. Poza tym jesteś mokry. Na grudki błota, tak. Wracaj do domu. Chcesz układać klocki, mimo że jesteś zmęczony? Tatuś ci poczyta do spania. Bo już w sumie siódma, taka pora. Taka pora idealna do spania. A ile ty tam dni masz? Trzy jeszcze ci zostały. No wątpię, żebyś się nauczył wszystkiego, ale okej. No, chodź tu, czytaj mu do spania. Czy to nie jest słodkie? Grzegorz. Where are you? Chrystusie. Dobra. Zanim on tu dojdzie, to to dziecko faktycznie sobie się zdrzemnie. Bo jest bardzo zmęczony. I barbaruj. Z Grzegorzem, bo w końcu spełni wam to pragnienie, chociaż na koniec odcinka. Ja jestem cały czas ciekawa, jak tam Karolina. Roxana, co ja mam z tą Karoliną? Czy ktoś mi to powie? Ciągle uwielbiam Karolinę. Karolina... no i znowu. Roxana. Czy ona może coś z tym Januszem zacząć działać? Tak, wsadziłam pusty talerz do lodówki. Widzieliście to? No, prawo po prostu. Barabara. Poproszę, barabara. Barabara, bara nocą, barabara, bara dzień. O Boże. Lena, czy ty też się stałaś szalona, zaraziłaś się od Grzegorza? No moi drodzy, i tym pozytywnym akcentem będziemy kończyć ten jakże wspaniały odcinek. Jestem pewna, że się zanudziliście na śmierć, ale cóż. Kto dotrwał, ten dotrwał. Dajcie znać, czy ta grafika faktycznie jest lepsza, czy to tylko moja wybujała wyobraźnia. Ale mi się wydaje, że jest. No, przyznajcie, że jest. No. Dobrze, żegnam was serdecznie i zapraszam na kolejne odcinki na moim kanale. Prawdopodobnie niedługo pojawi się jakiś speedbuild, bo muszę coś wybudować, żeby mogli gdzieś wyjść z domu. Także, no, czekajcie, trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Pa, pa!